Miejski Ośrodek Kultury w Policach od miesiąca jest zamknięty, ale aktywnie udziela się w sieci. Na swoim profilu społecznościowym na bieżąco przygotowuje ofertę kulturalną, dostępną dla wszystkich w ich domach. Każdego dnia na fanpage'u Miejskiego Ośrodka Kultury pojawiają się posty zabierające głodnych kultury w świat wirtualnych wycieczek po muzeach, na koncerty i do galerii sztuki. Zachęcamy do tego, aby zaglądać na Facebooka i zapoznawać się z ofertami, które dla Państwa przygotowujemy. Tam publikujemy, udostępniamy filmy zaprzyjaźnionych grup artystycznych, zespołów muzycznych, artystów, animatorów, zespołów teatralnych, które są zaprzyjaźnione z Ośrodkiem Kultury, ale nie tylko. Są to wydarzenia kulturalne według nas godne uwagi, które pomogą nam zachować kontakt z kulturą. Od ponad miesiąca Miejski Ośrodek Kultury jest zamknięty. Oznacza to, że grupy, które dotąd uczyły się pod okiem instruktorów MOK-u, nie mogą uczęszczać na zajęcia. Jednak dzięki komunikacji cyfrowej część spotkań odbywa się w sieci. Grupa teatralna Elipsa przygotowuje dla najmłodszych spektakl. Aktywna jest także muzyczna grupa dla najmłodszych Smokuś, malarstwo online, żaden problem, wystarczą chęci. Miejski Ośrodek Kultury w Policach próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Instruktorzy pracują z grupami online. Takie zajęcia odbywają się w grupie teatralnej, w grupach choralnych, Postscriptum, Cantore Juvenum, w studiu wokalnym. Także plastycy komunikują się ze swoim instruktorem. Efekty tych prac grupy będą starały się Państwu publikować na Facebooku. Z narzędzi, które oferuje internet, korzysta także Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Na swojej stronie internetowej ośrodek także publikuje artykuły, filmy i instrukcje z eksperymentami bezpiecznymi do wykonania samodzielnie w domu, które pomagają spędzić kreatywnie czas izolacji.